Szanowni Państwo, mam zaszczyt razem z zespołem Warogacy zaprosić Państwa na krótki montaż słowno-muzyczny upamiętniający 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstania, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku w naszej stolicy. Celem powstania było uwolnienie stolicy od niemieckiego okupanta i opanowanie Warszawy przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Rozkaz do przeprowadzenia tej operacji na terenie Warszawy wydał dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Burko-Morowski, a dowódcą sił powstańczych został generał Antoni Chruściel, pseudonim Monter. Godzina 17, zwana godziną W, była początkiem heroicznych zmagań powstańców z hitlerowskim okupantem. Powstańcy zderzyli się ze świetnie uzbrojonymi oddziałami niemieckimi, posiadającymi czołgi, artylerię i lotnictwo, podczas gdy tylko co dziesiąty powstaniec był uzbrojony. Mimo to na wezwanie okupowanej Warszawy stanęli ochotnicy, członkowie różnych formacji zbrojnych, harcerze, mieszkańcy stolicy. Jednak przede wszystkim powstanie było zrywem ludzi młodych. Większość żołnierzy nie przekroczyła 25 roku życia. Do powstania szli młodzi chłopcy, często bez odpowiedniego wyszkolenia. Szły młode dziewczęta, służąc jako sanitariuszki i łączniczki. Wielu z nich swoje wejście w dorosłość świętowało właśnie z bronią w ręku. Yeah.